Ten podcast powstaje tylko dzięki wsparciu matronek i patronów. Jeśli chcesz zostać jedną jednym z nich, wejdź na wwwpatronite.pl ukośnik zwykle zeszedł i wybierz próg wsparcia. Ja się nazywam Sylwana Dimczew, a to jest podcast Turbanowe opowieści, audycja o dziwnych przygodach, które przetrafiły mi się w podróży. Moje życie to cyrk, więc śmiej się dowoli i ucz się na moich błędach. Hej, trochę mnie nie było, nawet nie wiem, co mam powiedzieć, co robiłam w tym czasie, bo nie wiem. Zacznę od razu, chyba bez jakiegoś przechodzenia przez dlaczego, po co, dlaczego, Ale wiecie, to nie jest moje, moja praca, to nie jest moje źródło utrzymania. Zawsze się dzieje życie i po prostu czasami trzeba odpocząć. Mamy ogólnie trochę do pogadania. Jesteśmy w takim momencie, w takim momencie świata, historii i życia, że za tydzień z hakiem będą wybory parlamentarne, bardzo ważne, ale o tym sobie porozmawiamy przy okazji innego podcastu. Jesteśmy właśnie świadkami upadku bardzo wielu influ celebrytów, pato-celebrytów, pato-influencerów, ale to również jest temat na inny odcinek, więc jak się możecie spodziewać, nie będzie za bardzo komediowo dzisiaj ani w następnych odcinkach, bo tak moje życie jest nadal cyrkiem, natomiast ten cyrk jest coraz mniej zabawny i okoliczności życia, rzeczywistość, w której żyjemy, jest cyrkiem absolutnie niezabawnym trochę się czuję jak to zwierzątko w cyrku, bo wiecie, kojarzycie może taką koszulkę z nadrukiem, cyrk śmieszny nie dla zwierząt, no to właśnie, wcale mi nie jest do śmiechu. Jedyne, co lubię z cyrku, to aerial hoop, czyli koło cyrkowe, czyli sport, który uprawiam od prawie pięciu lat. Parę odcinków te, aha, taka ciekawa ciekawostka, wiecie co? jak świetnie rozgrzać głos i w ogóle nastawić się mentalnie do nagrywania podcastu, bo to, że chciałam nagrać podcast... W sensie wrócić, to podzielić się z tym, co mam dzisiaj, czym mam się dzisiaj z Wami do podzielenia, i w następnych odcinkach mam chęć Wam opowiedzieć. Chodziła za mną już przez parę dni dobrych, ale strasznie dużo pracuję, i jak kończę pracę, to jestem absolutnie wypompowana. Czasami nawet nie mam siły pójść na trening, co jest ogólnie bardzo złe, z tego względu, że trening daje mi. Odpoczynek daje mi endorfiny, i daje mi dopaminę i pff, jakąś radość życia. I zawsze mi jest po nim lepiej, ale bywają takie dni, w których po prostu nie jestem w stanie dojechać na trening. I wtedy jest jeszcze gorzej. Ale mówię to wszystko po to, żeby dać Wam obraz tego, że jestem, jestem cholernie przepracowana, i zdaję sobie z tego sprawę, a jednocześnie nie mam żadnych narzędzi, żeby. To moje przepracowanie ukrócić, y, zmienić w odpoczynek. No po prostu nie mam innej możliwości, tak bym to powiedziała. Za mną na łóżku śpi Ralusia, y, czyli piesek, i ona strasznie chrapie. Y, jak robiłam testy mikrofonu, to nie, nie wyłapywało jej, więc mam nadzieję, że nie słyszycie, bo autentycznie ona wydaje z siebie dźwięki, jak po prostu jakiś. Pieprzony Jozef z baźnej. No No, ja to słyszę, więc generalnie muszę się, muszę się bardzo mocno skupić na tym, żeby mnie nie rozpraszały jej dźwięki, bo powiecie, dlaczego jej nie wygoni spokoju? Bo się nie da wygonić spokoju, bo ona myśli, że my idziemy już spać. I jak ja ją wygonię, to znaczy, że nie pozwolę jej dzisiaj ze sobą spać. A ona musi ze mną spać, bo inaczej będzie jej smutno. Inaczej będzie stała przez całą noc pod drzwiami mojej sypialni i czekała, aż ją wpuszczę. Jakieś 15 wątków temu zaczęłam mówić o tym, jak, jak najlepiej się rozgrzać do podcastu. No więc tak, wracając do te 15 wątków temu, to w ogóle dzisiaj jadę bez scenariusza. Za chwilę się wyjaśni dlaczego, ale po prostu moje ADHD ma używanie w tym momencie. Dobra, chodziło za mną od wielu dni, nie wiem, no tak z tydzień, a od paru dni codziennie próbowałam się zebrać, no ale wiecie, tak jak mówię, jestem przepracowana, nie mam czasu. Wolałam pójść spać albo po prostu zalec przed jakimś YouTubem, albo nawet wyprać dywan, wyobraźcie sobie, niż znowu kolejne godziny spędzać siedząc, a potem edytując. Bo niestety to jest to, że wy macie nagranie 20-30-40-minutowe, a ja mam wciul pracę po tym, żeby to wszystko posklejać. Mimo to, że ja bardzo mało rzeczy wycinam, bo jak już zaczynam mówić. No to lecę sobie z tematem i nie mam za bardzo takich przestojów, że e, 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 ale czasami nie wiem, coś mi spadnie i powiem o kurwa albo o cholera i tak czy inaczej zresztą muszę przesłuchać cały materiał i jak go słucham, nawet jak nie mam co wycinać, to i tak wycinam, bo nie wiem, bo jestem jebnięta Coś ten desen. Muszę po prostu chyba znaleźć kogoś, kto mi będzie edytował te materiały. I teraz jest piątek, jest piątek wieczór. Ja o godzinie 19 bardzo już chciałam iść spać, ale się przemogłam. Wyszłam na spacer, wróciłam, napiłam się kawy, potem napiłam się drugiej kawy, potem miałam wziąć prysznic, ale tak się złożyło, że z moją kumpelą Adri, znaną Wam bardzo dobrze jako Algeria, moja szczypta Orientu, a jeśli jej nie znacie, no to proszę się zapoznać, bo to jest bardzo ważna część mojego życia w sieci, więc tak się złożyło, że z Adri musiałyśmy o czymś pogadać, a nie mogłyśmy się dzwonić, więc nagrywałyśmy sobie głosówki i to jest niewiarygodne jak doskonałą rozgrzewką do zrobienia podcastu jest nagrywanie głosówek. Po pierwsze rozgrzewa się głos, rozgrzewa się cała buzia, więc od razu ta artykulacja jest dużo lepsza. W sensie widzę to w momencie jak siadam przed mikrofonem, słyszę siebie, słyszę to jak mówię, nie czuję tego takiego napięcia w twarzy, które zdarza się, jeżeli zaczynam mówić bez rozgrzania aparatu mowy. To jest raz. Dwa, pozwala tak skoncentrować się na konkretnych rzeczach, na jakichś myślach. Mówiąc to, patrzę, że mam 8 minut i na razie jeszcze absolutnie nie poruszyłam tematu, który dzisiaj będę poruszać. I jakoś tak. Obudzi, obudziło mnie to, więc dwie godziny nagrywałam i odsłuchiwałam głosówki, potem się wykąpałam i już ostatecznie, a w międzyczasie odsłuchując te głosówki, zaczęłam montować mikrofon, bo musiałam trochę zmienić jego ułożenie. I chyba pierwszy raz jest mi naprawdę wygodnie, kiedy nagrywam. To jest dziwne. Ja zazwyczaj robię rzeczy w niewygodnych pozycjach. I po tych dwóch godzinach i po prysznicu, nagle się okazało, że no, najchętniej bym jednak poszła spać, ale skoro tyle czasu rozgrzewałam głos, skoro odcinek, który mam dzisiaj nagrać, znaczy, który właśnie teraz nagrywam, miałam nagrać najpierw dwa lata temu, a potem pół roku temu, a o czym zaraz Wam opowiem, już nie mogę się dłużej migać, bo nie wiem, czy jutro, pojutrze będę miała wolny wieczór. Jeżeli będę miała wolny wieczór albo dzień... To będę nagrywać o następne tematy, bo czasu jest coraz mniej, a muszę powiedzieć pewne rzeczy, nawet jeżeli wysłucha ich 15 osób. To wolę, żeby wysłuchało je 15 osób niż nikt niż żeby udusiły się w mojej głowie. Zresztą ostatnio pytałam na Instagramie i okazuje się, że Wy naprawdę lubicie mój głos i moje podcasty, nawet jeżeli ja gadam o niczym. W związku z czym jedna z was, Dorota, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, napisała mi, że. Ostatnio słuchała, jak nagrywałam dość długie stories, chyba 15-minutowe, na temat masażu kobido i tam masażu transbukalnego, czyli masażu buzi, ale jakby od środka, żwaczy od środka. I powiedziała mi, że jest to temat, który ją wybitnie nie interesuje, natomiast. Mój głos ją uspokaja, i jak dla niej to mogłabym nawet nagrywać przepisy siostry Anastazji. Nie mam zielonego pojęcia, kim jest siostra Anastazja, ale podnoszę te rękawice. I jak nie będę miała weny, ale będzie mi się chciało nagrywać, to autentycznie znajdę siostrę Anastazja, ja cię znajdę, ja będę tym ludziom czytać Twoje przepisy. Oczywiście z moim komentarzem, bo jak żeby inaczej. Mordę mam rozgrzaną. Możemy zacząć. Dwa lata temu nagrywałam odcinek pod tytułem Creep Experience. To był odcinek o biją konie, czyli o wszystkich takich beznadziejnych, wkurzających, obrzydliwych sytuacjach, których doświadczyłam w przestrzeni publicznej jako dziewczynka, dziecko, młoda kobieta. Wszystkie zaczepki, jakieś wulgarne teksty, naruszanie nietykalności cielesnej itd., że to nie były wszystkie, to była jakaś część, bo niektórych... O niektórych rzeczach też bym nie chciała mówić na forum, ponieważ też nie dotyczą tylko mnie. I wtedy miałam olbrzymią ochotę, żeby podzielić się też waszymi historiami. I zaczęłam zbierać te opowieści i dostałam ich troszkę. Natomiast potem życie się pokręciło dość mocno i przestałam cokolwiek robić. I to ja nie znam się na kalendarzu i nie za bardzo znam się na zegarku, i jak mi się wydaje, że coś dostałam. Tydzień temu, to się nagle okazuje, że to było dwa lata temu. No i to tak czekało sobie w takim inkubatorze albo nie wiem, w czyśćcu pomysłów, aż w pewnego dnia majowego albo czerwcowego tego roku, albo kwietniowego, nie wiem. Zaczynało już być ciepło w każdym razie i słonecznie. Wydarzyło się coś takiego, że stwierdziłam, że kurwa nie. Ja muszę nagrać odcinek z uzupełnieniem o te dwie historie. Moje plus wasze opowieści. Taka szybka agenda, o czym dzisiaj ode mnie usłyszycie. Więc najpierw opowiem dwie kolejne historie z rodzaju creep experience. No dobra, to zamiast przedłużać, miałam nie przed... miałam... w ogóle nie być wstępu, ale coś mi nie wyszło. no Rozgrzałam głos i nastawiłam się do nagrywania poprzez rozmawianie przez głosówki, ale jak wyra... najwyraźniej... Długa przerwa w nagrywaniu podcastów nie służy temu, żeby od razu przejść do meritum. Z jakiegoś powodu, kiedy parę lat temu prosiłam o wasze krypspieransowe historie na instagramie, było ich mnóstwo po prostu w piździet i jeszcze trochę. Ale kiedy po jakimś czasie od tamtego momentu poprosiłam o spisanie tych historii i wysłanie mi ich na maila, ponieważ kto ma Instagrama ten wie, że wiadomości prywatne to jest dramat na Instagramie, no to tych historii się zrobiło raptem trzy, jakichś 30. Więc trzy historie pochodzą od moich obserwatorek, a, a kolejne zebrałam dzięki umieszczeniu posta na grupie Misie Kolorowe i jest to grupa true crime, true crime'owa, jest to grupa true crime'owa Jaśmin ze Stanowo i tam postanowiłam Zapytać społeczność, czy mają ochotę opowiedzieć mi o swoich doświadczeniach. I bodźcem do umieszczenia tego postu wiosną były dwie następujące historie. Jest szósta rano, dzień roboczy. Akurat tego dnia zaplanowałam, że pojadę do pracy, do biura. Nie pracuję codziennie, ale zazwyczaj z domu, ale wtedy miałam pojechać do biura. O szóstej z kawałkiem miałam pociąg i jak zwykle wyszłam trochę za późno z domu. Idę ulicą w kierunku stacji i słyszę ten dźwięk, który sygnalizuje, że zaraz się zamkną, zamknie się przejazd. Co oznacza, że zaraz mój pociąg wtoczy się na stację i mam mało czasu i dużo do przebiegnięcia jak to zazwyczaj bywa, idąc do biura jestem objuczona, ponieważ mam plecak, w tym plecaku jakieś rzeczy, które potrzebuję w ciągu dnia, mam w, kieszon w bocznych kieszonkach mam kawę, z drugiej strony wodę, mam w ręce mam szmaciak z obiadem, śniadaniem, lunchem, czy czym tam jeszcze. Jak zobaczyłam, że to się zamykam, no to pomyślałam sobie, no Kurde, nie po to wstawałam o 5.25, żeby mi teraz pociąg uciekł i żebym i tak dojechała do biura dwie godziny później. Więc zaczęłam biec. To takie normalne, nie? Widzicie, że mam odjeżdża pociąg i zaczynacie biec. Ale najwyraźniej nie było to normalne dla człowieka, który szedł w moją stronę, i to nie był jakiś, wiecie, Żulik, jakiś panie kierowniczko z sklepu, daj pani złotówkę, a nie żaden w cudzysłowie robotnik. Wiecie o co mi chodzi? O taki archetyp człowieka, który zaczepia młode osoby, dziewczyny, dziewczynki, kobiety na ulicy. Tylko to był po prostu jakiś pan w średnim wieku. I ja biegnąc na ten pociąg. Słyszę go, nie, widzę, że już z, pewnego, z pewnej odległości, kiedy biegłam, widzę, że on się na mnie gapi i, i sobie tylko myślę, kurwa, zaraz powie pewnie coś, strzeli kretyńskiego. No i oczywiście strzelił kretyńskiego, bo ja wkurwiona, spocona, biegnę na ten pieprzony pociąg do biura, do którego nie lubię jeździć, a ten pierdolony cep mówi do mnie... Ale ci się fajnie cycuszki trzęsą! Oszty kurwo! To jest co pomyślałam, a powiedziałam, a krzyknęłam do niego, nie przerywając biegu, bo mój pociąg już mi wjeżdżał na stację. Pojebało cię? Spierdalaj! I biegłam dalej. A ten do mnie krzyknął, jaka niewychowana! Kto cię kurwa wychowywał? Rodzice, którzy mówili, że pić się nie wolno, ale jak ktoś cię uderzy, to... Uderz go dwa razy mocniej, żeby wiedział, że ma na ciebie więcej ręki nie podnosić. Ekwiwalentem bicia w tej sytuacji było krzyczenie o moich skaczących cycuszkach. Jak <laughs> fajnie skaczą cycuszki. No kurwa ja pierdolę. I oczywiście, mimo że ja już mam wgrane, że ja reaguję na zaczepki i zazwyczaj moją taką wgraną reakcją jest: a w pierdol chcesz? Bo wtedy nagle się okazuje, że pomięknie faja i, i nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić, i dają mi święty spokój. W tym wypadku po prostu powiedziałam, mu, że jest pojebany, bo jest tam pierdolony, że ma spierdalać, no bo co innego ma robić? No, ma spierdalać, ma zamknąć ryj i do nikogo się w ten sposób nie odzywać. I mam nadzieję, że tak właśnie się stanie. Taka moja złudna nadzieja, że jak obrzydliwi molestatorzy w przestrzeniach publicznych usłyszą. Spierdalaj, albo a pierdol chcesz, to następnym razem, jak będą mówili komuś, ale ci cycuszki trzęsą, mokałbym, no to może się zastanowią dwa razy. Zawsze, mimo tego, jak ja reaguję, że reaguję od razu ostro i nie interesuje mnie, czy ktoś mi przyjebie, czy nie. Po prostu nie wyrażam zgody na to, żeby ktoś mnie w jakikolwiek sposób w przestrzeni publicznej obrażał, dopierdalał się do mnie, chujcie obchodzą moje cycki, no niestety są jakie są, wielkie i dyndające, więc tak, jak będę biegać, to one będą skakać razem ze mną i resztą mojego ciała, więc spierdalaj typie i wiem, że na pewno tego nie słuchasz, ale spierdalaj, jeżeli ktokolwiek z moich słuchaczy miał kiedyś ochotę powiedzieć ale ci fajnie cycuszki skaczą, czy coś równie kratyńskiego, no to wejście rozbieg, ale taki porządny. Wejście I się pierdolnicie porządnie w głowę. Niemniej jednak, zawsze takie sytuacje mnie obrzydzają. Ja się potem czuję bardzo niedobrze. I w takim nastroju nie najlepszym dojechałam do pracy i zajęłam się swoimi obowiązkami, bo jest ich sporo. Więc pochłonął mnie Wir codzienności, opowiedziałam o tym komu trzeba, napisałam o tym komu trzeba i jakoś staram się z tego, wiecie, otrząsnąć. Koło godziny dziewiątej lub dziesiątej musiałam przejść z jednego budynku biura do innego, które dzieli nie wiem, kilkaset metrów, niedużo, ponieważ w tym drugim budynku miałam spotkanie. I wiecie, jest Ciągle jest ten poranek, no nie wiem, jest poranek w centrum dużego miasta. Być może już nie ma takich wielkich korków i nie ma tysiąca ludzi stojących na przejściu dla pieszych, śpieszących się do swoich szkół czy tam uczelni i prac, ale jednak jest to dzień słoneczny. Idę sobie normalnie po ulicy, ubrana elegancko, bo tego wymagało ode mnie to spotkanie. Ale tak jak Wam mówiłam, wstałam o 5.20 czy 30, no nieważne, jakiejś niebotycznie wczesnej godzinie, no i chciało mi się spać. I po prostu, a jak jeszcze wyszłam z biura na, na dwór, a to był taki rześki, słoneczny poranek, to mnie złapało takie ziewanie, po prostu szłam i ziewałam i ziewałam. O, Boże! Wystarczy, że w o oziewaniu i ziewam, aż mi normalnie łzy ciekły. Idę po tej ulicy i ziewam, ziewam, ziewam i gdzieś tam niedaleko, już naprawdę niedaleko od tej, tego drugiego budynku biura, idę sobie ulicą, na której nikogo nie ma, no ale jest dzień. Jakby nie, nie spodziewam się, że cokolwiek przykrego mnie spotka. Idę po tej ulicy i znowu sobie ziewnęłam i tym razem nie zakryłam ust, bo generalnie nie lubię. Ludziom zaglądać w gardło, i też nie lubię, jak mi ludzie zaglądają w gardło, więc mam taki odruch, że jak kaszlę, to w łokcia, kicham, to w łokcia, a jak ziewam, to też zakrywam sobie usta. I zdarzyło się, że ten jeden raz miałam ręce w kieszeni i naprawdę nie chciało mi się zakrywać tych ust. Widziałam, pierdolę, jestem sama na ulicy, ale w tym samym momencie kątem oka, kiedy już tak. Byłam na samym końcu tego ziewnięcia, w, w największym rozwarciu mojej paszczęki. Kątem oka zauważyłam pana nie wiem, w wieku może 50, 60 lat. Znowu nie żul, nie stereotypowy robol, nie jakiś ktoś, kto. na widok którego przeszłabym na drugą stronę ulicy. Normalna osoba, wizualnie normalna osoba. Stała na przejściu dla pieszych. I w momencie, w którym ja ziewałam, ten człowiek się odwrócił, popatrzył się na mnie, zaśmiał się tak obrzydliwie i oczywiście rzucił komentarzem: No mój by się nie zmieścił. Na co ja, nie przerywając marszu, ponieważ się spieszyłam i byłam już właściwie spóźniona, pokazałam mu faka, nawet się nie odwróciłam, nie odezwałam się, po prostu pokazałam mu faka, no bo co mi będzie kurwa, jakiś obleśny, stary dziad. Gadał, że jego by się nie zmieścił. No to kurwa, serdecznie ci współczuję, bo chyba zamiast Kutasa to masz bobrzy ogon, biedny. Może dlatego czuł taką silną potrzebę, żeby się ze mną tym podzielić. Nie jestem terapeutką, szukaj terapeutki. No w każdym razie, pokazałam mu tego faka, idę, słyszę, że ktoś do mnie podbiega, typ zrównuje się ze mną krokiem i widziałam go kątem oka. Naprawdę byłam bardzo skoncentrowana na tym, żeby iść. I on do mnie mówi: Co ty pokazujesz, kurwico? Następnym razem to w Pierdol będzie! Ja nie przerywając marszu powiedziałam. A po co czekać do następnego razu? No proszę, proszę, dawaj mi w Pierdol. Ja szłam dalej, a tym został, pewnie z rozdziawioną gębą. Nie wiem, bo nawet na niego nie spojrzałam, totalnie go zlałam. Bo tak jak mówię, jak ja jestem skoncentrowana na czymś, to no nie wiem, no choćby skały srały, no to ja muszę dojść do tego miejsca, do którego mam dojść. Czy to jest projekt, czy to jest miejsce spotkania. I kompletnie mnie nie interesowało, że jakiś obcy typ najpierw rzuca kretyńską uwagę, a potem mówi do mnie kurwico. Natomiast jak tylko doszłam do biura, to się zaczęłam cała trząść. Ja pierdolę. kumacie to, Wrocław, centrum miasta, dziewiąta czy dziesiąta rano. Teoretycznie bezpiecznie, praktycznie Nigdy nie jest bezpiecznie, jeżeli nie jesteś facetem. Tak naturalna rzecz jak ziewnięcie rano staje się przyczynkiem do tego, że jakiś obleśny skurwysyn mówi ci o swoim kutasie, insynuując, gdzie mu się zmieści, a gdzie się kurwa nie zmieści. Ja pierdolę. Wiecie, co jest najgorsze? Albo na, najbardziej charakterystyczne dla jednej i dla drugiej sprawy? że jeden i drugi oblech miał totalny error w mózgu w momencie, kiedy ja zareagowałem. Co miałam innego? Miałam się zaśmiać? <laughs> Ojej, ojeju, to cycuszki mi skaczą. Ojeju, ojeju, twój by się nie zmieścił, to masz jeszcze szerzej. <laughs> no kurwa, taka chyba reakcja byłaby oczekiwana, prawda? No bo jak to, Osoba, która idzie w sukience, w butach na obcasie i w eleganckim żakiecie, nie zaśmieje się skromnie i mówi: ale zabawno. Tylko pokazuje faka i idzie sobie dalej. A w momencie, w którym typ goni mnie i mówi do mnie: Kurwico, następnym razem to w pierdol będzie, to ja mówię mu: Zapraszam. Jedyne, co w tamtym momencie mnie yy, przejęło, znaczy w tym momencie, w którym. On powiedział, że następnym razem to będzie w wpierdol, to było to, że nie zdjęłam z szyi mojego identyfikatora, na którym mam zdjęcie, jest moje imię i nazwisko, i to była jedyna rzecz, która mnie w tamtym momencie martwiła. A inna rzecz, która mi się gdzieś tam pojawiła z tyłu głowy, to to, że miałam wtedy na sobie okulary korekcyjne, i tak sobie się: No, co kurwa, fajnie jestem osobą w wieku prawdopodobnie Twojej córki, jeśli jakąś masz, jeżeli masz to serdecznie jej współczuję, takiego spierdolonego starego, jest mniejsza od Ciebie i jeszcze nosi okulary i w środku dnia byś mi przypierdolił. No zapraszam, kurwa, no zapraszam, żebyś, żebyś się po prostu nie przekonał, kto mógłby Ci bardziej przypierdolić. No ale dobra, żarty na bok i, i szyderstwo na bok i wyżycie się na bok, bo... To ja trzęsłam się przez następne dwie godziny. To ja, z jednej strony, bałam się, że on będzie pod tym biurem, a z drugiej strony, chciałabym, żeby tam był żeby nie wiem, na niego kurwa napluć albo powiedzieć mu, że ma spierdalać raz jeszcze, albo pokazać mu tym razem dwa faki i to frontem, a nie tyłem. Ale czekałam na moją koleżankę, która też była na, na tym spotkaniu, żeby z nią wrócić i z jej znajomymi. Ja pierdolę, my nie jesteśmy nigdzie bezpieczne i nigdy nie jesteśmy bezpieczne, dlatego że żyjemy w tak spierdolonej kulturze. W tym okresie, w którym teraz żyjemy, a jest 6 października, ma miejsce przygotowywanie do wyborów i kampania wyborcza na ostatniej prostej. W tym momencie właśnie wychodzą wszystkie brudy na pato celebrytów, pato influencerów. I naprawdę, kurwa, my nigdzie nie jesteśmy bezpieczne. Nigdzie, nigdy. Nawet sympatycznie wyglądający pan może się okazać Spierdoliną, która będzie ci chciała przyjebać. W centrum miasta. W dzień. Więc nie, nigdzie nie jesteśmy bezpieczne, bo nasze cycuszki się tak fajnie trzęsą. To są wszystkie moje historie na dziś. W sensie moje, moje, ale to nie jest koniec odcinka. Bo. Uważam, że to jest dobry moment, żeby przeskoczyć teraz na wasze historie i specjalnie wypuszczam to w jednym odcinku, bo im więcej będę sobie piętrzyć odcinków, tym mniejsza szansa, że je ja nagram, więc pozwólcie, że to będzie taki łączony odcinek. Na przeczytanie waszych historii otrzymałam zgodę, bo prosiłam o to, żeby jasno napisać w mailu, wszystkie opowieści są anonimowe z oczywistych względów bezpieczeństwa. Co chciałam jeszcze powiedzieć, to, to że to jest straszne, że doświadczenie przemocy to nie jest jednostkowa sprawa. Jeśli chodzi o kobiety, czy osoby, też ja cały czas mówię kobiety, ale ja też mam na myśli osoby niebinarne, które są assigned female, które są assigned female at birth, czyli to są takie osoby, które w momencie urodzin, urodzenia się dostały przypisaną płeć żeńską, ze względu na swój wygląd zewnętrzny, ale które się identyfikują jako osoby niebinarne, to też jest stawia w pozycji, w której przemoc nie jest przypadkiem, nie jest ewenementem, nie jest czymś dziwnym, tylko jest po prostu codziennością i jest elementem opresyjnego systemu, w którym żyjemy. Ale więcej Disu na ten temat usłyszycie w następnym odcinku. A teraz chcę przejść do przeczytania Waszych historii. Hej, jestem młodą lekarką, pracuję w oddziale chorób wewnętrznych. Miałam kiedyś pacjenta, starego kawalera, który krwawił z przewodu pokarmowego. W takiej sytuacji bada się człowieka przez odbyt w poszukiwaniu smolistego stolca, który zawiera przetrawioną krew i świadczy o aktywnym, niedawno przebytym krwawieniu. Pacjent codziennie na obchodzie wypinał tyłek i prosił, żebym go zbadała przez odbyt. Już długo po ustaniu krwawienia. Trwało to jakiś tydzień i mimo moich tłumaczeń, że nie ma wskazań do takiego badania. Było to ewidentnie zachowanie intencjonalne. Uśmiechał się przy tym obleśnie i wysyłał jednoznaczne sygnały. Ohyda. Pozdrawiam. Ja pierdolę, nawet ja pierdolę nawet w takiej relacji lekarz-pacjent. Lekarka nie może być bezpieczna, bo typ będzie jej dupsko wypinał do badania. Ja pierdolę. No, żyk. Zresztą tutaj osoba, która to napisała, też wysłała emotkę żygającą. Wcale się nie dziwię, jest to ohydne. Po prostu to stwarza poczucie zagrożenia i obrzydzenia w miejscu pracy. Liceum, sobota rano, wracam z dodatkowych zajęć pociągiem do domu. Przedział prawie pusty, siedzę wygodnie i czytam książkę, a jak już czytam, to odcinam się od rzeczywistości. Wchodzi mężczyzna, około pięćdziesiątki w kapeluszu, zamszowym garniturze, steczką. Pyta, czy pociąg jedzie w stronę przemyśla. Jak rzecz nie odpowiadam, że tak. Gość siada na równoległym siedzeniu po drugiej stronie przejścia i życzliwie się uśmiechając, widzę, że mnie obserwuje, ale nie chce mi się gadać o pogodzie, więc wracam do książki. Po 20 minutach podróży kątem oka rejestruję dziwne ruchy. Nie ponoszę wzroku, tylko jak mantrę powtarzam sobie, że on musi strzepywać okruszki ze spodni. On musi strzepywać okruszki ze spodni. Dociera do mnie, że się masturbuje. Nic nie robię, sparaliżowana, obrzydzona do granic możliwości, boję się. Pociąg się zatrzymuje, facet wysiada, a ja wzrokiem odprowadzam ten cholerny zamszowy garnitur, kapelusz i teczkę. Czemu nie zareagowałam? Czemu nie zgłosiłam konduktorowi? Czemu nie opowiedziałam rodzicom? Nie wiem do tej pory. Obrzydzenie i wstyd, a przecież to nie najgorsza historia, jaka mogłaby się przytrafić. Nawet teraz wydaje mi się, że mi się to przewidziało. Oczywiście wyrażam zgodę na odczytanie. Nie wiem, czemu postanowiłam napisać, jakoś mi się przypomniało. Teraz już trzy dychy na karku, a na wspomnienie tej sytuacji chciałabym przytulić 16-letnią mnie i powiedzieć, że to trzeba zgłosić. Że nie może tak łazić zboczenie z bezkarnie. Jezu, jak mi jest przykro, jak ja to czytam, wiecie? Ja mogę sobie tutaj rzucać bluzgami i wyklinać ich od najgorszych, ale jednak to doświadczenie tego obrzydzenia po prostu z nami zostaje i co najgorsze, my czujemy się zawsze winne Winne, bo to nas spotkało, winne, bo nie zgłosiłyśmy tego, winne, bo o tym pamiętamy, winne, bo wyolbrzymiamy, winne, bo przecież to nic takiego. No chuj, jasne, kurwa mnie strzela. men omen. Lecimy dalej. Cześć, Sylwano. Ponieważ z niesamowitą ciekawością, ale i niestety dreszczami, oglądałam Twoje stories z i innych osób, postanowiłam podzielić się z Tobą moją historią. Nie jest to oczywiście jedyna tego typu sytuacja, która mnie spotkała, ale jest ona chyba z nich wszystkich najdziwniejsza i najohydniejsza. Przez lata byłam nią tak zawstydzona i zniesmaczona, że opowiedziałam o niej literalnie jednej koleżance, a potem wyparłam do nieświadomości na wiele lat. Teraz jednak w imię wspólnoty osób, które spotkały podobne główna, a także autoterapii, dzielę się nią z Tobą i pozwalam na jej anonimowe udostępnienie, przeczytanie na potrzeby Twojej twórczości. Dziękuję Ci bardzo. Jest rok 2013, ja mam 23 lata i jak mi się wtedy wydaje, nieodwracalnie pogruchotane na miliony małych drzask serce. Sobotnim świtem, mogła być 6 rano, wracam do domu po całonocnej imprezie. Muszę rzucać się w oczy współpasażerom, którzy w większości dopiero zaczynają swój dzień. Jestem wystrojona w sukienkę i buty na bardzo wysokim obcasie z mocnym makijażem, a po moich policzkach płyną łzy. Tak, wracam do domu podpita. Tak, płaczę za facetem, którego teraz mogłabym nie rozpoznać na ulicy. W okolicach fosy wysiadam z autobusu, chcąc pieszo pokonać resztę drogi do dworca, gdzie chciałam wsiąść w kolejny środek komunikacji do domu. Idę po ulicy, uszłam parędziesiąt metrów, aż nagle wywracam się na prostej ulicy. Nie mam pojęcia, jak to się stało, ale po prostu leżę jak długa na chodniku naprzeciwko renomy. Czuję piekący ból, to rozwalone do krwi kolana. Jestem bezsilna, próbuję się jakoś ogarnąć, aż nagle ktoś do mnie podchodzi. To młody chłopak, mógł być wtedy jeszcze młodszy ode mnie. Klęka przy mnie, od razu wyciąga z plecaka buteleczkę wody, przymywa mi kolano. Jest spokojny, ciepły, uspokaja mnie, pyta czego potrzebuje... Pomaga wstać. Ja mówię, że bardzo mu dziękuję, że jest wszystko ok i muszę iść na dworzec na autobus. Chłopak proponuje jednak, żebyśmy na chwilę usiedli na ławce w pobliskim parku przy fosie, że da mi swoją herbatę z termosa i sprawdzi jeszcze, czy nie skręciłam kostki. Zgodziłam się. Usiedliśmy na ławce, on dał mi termosowy kapturek wypełniony herbatą i klęknął przede mną dotykając mojej kostki. Poprosił, żebym zdjęła buta, żebym mogła swobodniej poruszać nogą w kostce, co pozwoli mu na lepszą ocenę, czy jest z nią wszystko ok. Zgodnie z jego zaleceniami pokręciłam trochę nogą, jednak oprócz piekącego kolana nie czułam żadnego bólu. Natomiast wyczułam, że coś jest nie tak. To badanie kostki trwało zdecydowanie zbyt długo, a on cały czas miał ręce na mojej nodze. Zerknęłam na niego... Chłopak masowo moją stopę jednocześnie dotykając nią swojego rozporka, pod którym miał wyraźną erekcję. Przepraszam. Miałam się wstrzymać z reakcjami do końca przeczytania historii i już do niej wracam. Potraktujcie to jako audialną emotkę żygania. Przeraziłam się, nie umiałam jednak na niego krzyknąć, zawołać pomocy, zrobić mu awantury. Byliśmy w samiutkim centrum miasta. Ludzie normalnie koło nas przechodzili, cały czas. Po prostu zabrałam stopę, szybko wsunęłam ją w buta, wstałam z ławki, i jak gdyby nigdy ni nic, zaczęłam iść przed siebie. Chłopak mnie dogonił i zupełnie niespieszony zaproponował, że odprowadzi mnie na autobus. Nie umiałam go przegonić. Byłam sparaliżowana, więc szłam z nim całą drogę do dworca. Na szczęście ta paskudna historia nie skończyła się aż tak źle, jakby mogła gość. Nie pojechał ze mną do domu ani nie zabrał mnie siłą nigdzie indziej. Faktycznie, doprowadził mnie wprost do, do mojego autobusu i gdy ten ruszał na pożegnanie, pocałował mnie jeszcze siarczyście w usta. W tej historii chyba najobrzydliwsze i najbardziej przerażające jest to, że gość widząc, że potrzebuje pomocy, wykorzystał to do zrealizowania swojego fetyszu, traktując mnie jak rzecz. To nie był typowy macant, który gwizdze za tobą na ulicy, czy próbuje... Podszczypywać w tyłek w tłocznym miejscu, tylko gość, który podniósł z ziemi zapłakaną dziewczynę, która się przewróciła, udawał, że chce jej pomóc, po to, żeby ją po prostu molestować. Ja pierdolę. Wiecie, jak musiałam się powstrzymywać, żeby nie wstrzelić się z komentarzem innym niż odgłosy żygania podczas czytania tego? Ja kurwa, doskonale wiem, gdzie to jest, bo doskonale znam i ten park koło fosy, i to miejsce przerenomie. I tak, o godzinie 6-7 rano to tam jest ciul ludzi, bo idą po prostu do pracy. Poza tym to jest samo centrum Wrocławia. To jest samiusieńkie centrum. Jezu, jakie to jest obrzydliwe. Ja mam wrażenie, że on w ogóle jakby czekał. No, dlaczego on miał wodę? Dlaczego miał termos? Nie wiem, on za tobą szedł? Nie, Jezu, jakie to jest obrzydliwe. I nie wiem, to jest też takie okropne, że... My sobie mówimy, ach, no nic takiego się nie stało, tylko za, złapał mnie za cycek. No nic takiego się nie stało, tylko mnie złapał za dupę. No nic takiego się nie stało, tylko sobie próbował strzepać moją stopą. Przecież mogło być znacznie gorzej. Ale kurwa, to już jest dostatecznie złe. Popatrzcie, w, czym, w jakim świecie my żyjemy, że, że, że my musimy to racjonalizować. I jeszcze najgorsze jest to, że komu by się o tym nie powiedziało, to pewnie byś usłyszała. No, no, bo piłaś. A, a trzeba było imprezować, tak? To się, to się dzieje dziewczynom, które wracają o 6 rano do domu? No kurwa, nie, bo według wszystkich statystyk najwięcej kobiet doświadcza, kobiet i afa, niebinarnych osób, doświadcza przemocy w swoim własnym domu od osób, które są jej najbliższe. Męża, partnera, rodzica. Ale nie, ale no, pa pamiętajcie, że zawsze to jest, zawsze to jest jak to było w takim e, prześmiewczym spocie hinduskim, whatever you do, rape is always your fault. Oczywiście tak nie jest, ale wiecie. Hej. Obserwuję cię od niedawna na Instagramie i w związku z ostatnim postem chciałam się podzielić moim doświadczeniem z obleśnymi typami. Było kilka takich historii w moim życiu i każdą z nich pamiętam jakby wydarzyła się wczoraj. Pierwsza, którą pamiętam, zdarzyła się w podstawówce. Szłam z koleżanką i jej siostrą na Roraty. Było przed 18 i jakiś pijany typ złapał mnie i próbował pocałować. Na szczęście udało mu się cmoknąć mnie tylko w czoło. Później w liceum jakiś typ masturbował się za przystankiem, kiedy czekałam z koleżanką na autobus. Na studiach typ usiadł naprzeciwko mnie w pociągu, tak żebym tylko ja miała go w zasięgu wzroku i również zaczął się masturbować. Jakiś rok temu młody chłopak, jestem już po trzydziestce, zaczepił mnie na spacerze z psem i udawał, że pyta o drogę. Dopiero w trakcie rozmowy zauważyłam, że z szortów wystaje mu penis, i wtedy zaczął go dotykać i pytać, czy go zauważyłam. Uciekłam i zawiadomiłam policję. Do dziś wypatruję jego gębę w okolicy. Przeraża mnie ogrom tego typu doświadczeń u kobiet. Zawsze jak czytam komentarze na ten temat pod postami na Insta, to widzę, że praktycznie każda z nas ma podobne doświadczenia i wszystkie je bardzo dobrze pamiętamy. Pozdrawiam serdecznie. No to jest dokładnie to, co ja mówiłam. No ta historia, ta osoba zrobiła mi taki skan kilku historii, której się wydarzyły od podstawówki, ale pewnie było ich dużo więcej. No to jest kurwa obrzydliwe. Wstydźcie się. Wstydźcie się te osoby, które się dopuszczacie takich zachowań. Postanowiłam napisać, żeby podzielić się moją historią związaną z Kreep Kilka lat temu miałam mniej więcej 18 lat. Pierwszy raz spotkałam w tramwaju chłopaka na oko 20-letniego, który cały czas na mnie patrzył i uśmiechał się, ale tak dziwnie, jakby z intencją. Wiadomo o co chodzi. Było to dla mnie niekomfortowe, ale wydawał się raczej niegroźne. W pewnym momencie usiadłam na jednym z miejsc podwójnych, w sensie, że są dwa miejsca naprzeciwko siebie, nie obok, i nagle on podszedł, usiadł naprzeciwko mnie i cały czas patrzył. W sumie chciałam wstać, ale przez jakiś y, czas jeszcze wgapiałam się w okno. W pewnym momencie zaczął mnie trącać kolanami, w taki dziwny sposób się zbliżać, nachylać. Wyjął telefon i pokazał mi go, a tam wiadomość: Masz ładne rajstopy. <grywa> Przepraszam, przepraszam że się roześmiałam, ale mi się to nie pamiętam, czy opowiadałam wam tę historię, że kiedyś ktoś do mnie zadzwonił z obcego numeru i się zapytał, czy bym chciała sprzedać swoje używane rajstopy. Przepraszam, przepraszam, nie śmieję się z tej historii, ona nie jest zabawna. Jest po prostu jest obrzydliwa jak każda z tych, które mi wysyłacie. To było tak niekomfortowe i okropne, że poczułam się źle i wstałam, przeszłam na drugi koniec tramwaju. Nie podszedł. Uznałam wtedy, że to jednorazowa akcja. Ale nie. Okazało się, że mieszka dość niedaleko i często jeździ tą samą trasą. Za każdym razem jak wsiadał i mnie widział, tak wolno się zbliżał, siadał albo stawał naprzeciwko mnie i się uśmiechał. Gadał coś albo pokazywał na telefonie. Ciągle chwalił moje ubrania albo wygląd. Ty nie rozumiesz, że masz spierdalać? Sorry, to był mój komentarz. Najgorsze było, jak siedziałam i on stawał nade mną i tak wisiał. Serio, zaczynałam czuć niepokój jeżdżąc tramwajem. Strasznie tego nienawidziłam. Wkurzały mnie jego podchody i obleśne uśmiechy, ale miałam to poczucie, że przecież nic takiego nie robi i o co mi chodzi. Potem okazało się, że moja siostra go kojarzy i niby jest lekko opóźniony, ale czy to jakiekolwiek usprawiedliwienie? W każdym razie kiedyś odpowiedziałam mu w niemiły sposób, ale to nic nie dało. No. Ale taka była sytuacja, akurat całkiem zabawna, że pewnego dnia pojechałam do rektoratu mojej uczelni, mega nieogarnięta, w dresach, tłustych włosach, bez makijażu. Spotkałam go tam, bo on też studiował na UAM-ie, Uniwersytecie Adama Mickiewicza, to w Poznań. I jak mnie zobaczył, to udał, że nie poznał i później nigdy nie podszedł w tramwaju, nawet jak wyglądałam ładnie. XD! Za to byłam świadkinią, jak podchodził do innych lasek. Cieszę się, że się go pozbyłam, ale nigdy nie wiem, jak reagować w takich sytuacjach i szczerze ich nienawidzę. Ja też ich nienawidzę. I nienawidzę tego, że wykonujemy auto gaslighting i umniejszamy swojemu poczuciu braku komfortu. To przecież nic takiego. To, to tylko, mnie, tylko, tylko mnie napastuje. No to, to nic takiego, nie? Cześć. Tak jak piszesz, takich sytuacji każda kobieta miała, ma mnóstwo. Z takich najbardziej niemiłych pamiętam, jak szłam się spotkać ze starym znajomym. Warszawa jesienią, godzina 21, szła mi jedną z większych ulic ochoty. Czterech mężczyzn na oko 30-letnich zastąpiło mi drogę. Stanęli obok siebie w linii, zajmując całą szerokość chodnika. Jeden z nich z obleśnym grymasem rzucił, a teraz cię zgwałcimy. Żadnych ceregieli, straight to the point. Nie zatrzymałam się, do tego kiedy próbował mnie zatrzymać, krzyknęłam spierdalaj ciulu, odepchnęłam go i poszłam dalej, nie oglądając się za ciebie. Oni byli w szoku. Uratowałam niepewność ciebie, na którą latami pracowałam na treningach sztuk walki oraz fakt, że kumpel był już właściwie za rogiem, a on też był adeptem sztuk walki. W razie w nic by z kolegów nie zostało. a nie mówiłam, nie ma lepszej reakcji niż przygotowana wcześniej formułka, a chcesz pierdol? Bo mówię wam, ja to stosowałam i na catcalling z, z auta, raz y, przechodziłam przez y, ulicę, znaczy przez pasy i jakie, jakieś ciule w aucie bez dachu y, zaczęły na mnie gwizdać i y, ciamkać, nie wiem, chuj wie co robić. Ja się zatrzymałam Podeszłam do nich do tego auta bez dachu i się zapytałam: a w pierdol chcecie? I kole się tak zmieszali, że po prostu mnie przeprosili. Ja wiem, ja to totalnie rozumiem to, że ktoś może absolutnie bać się, nie mieć przestrzeni psychicznej, nie mieć tej pewności siebie. Tutaj tak jak ty napisałaś, ty trenujesz sztuki walki, i ty potrafiłabyś zrobić komuś krzywdę w takiej sytuacji, ale Prawdopodobnie większość osób, które doświadcza tego typu zachowań, po prostu się boi, i najbezpieczniejsza w takim wypadku wydaje się ucieczka. Czytam dalej historię tej samej osoby. Dodam, że wielokrotnie byłam zmuszona zneutralizować mężczyzn, którym się wydawało, że dałam im znać, znać w cudzysłowie, poprzez spojrzenie, że jestem nimi zainteresowana. Wytyfy? Wy? Nie wyobrażam sobie sytuacji odwrotnej, gdzie fajny koleś idzie ulicą, spojrzał na mnie, a ja się na niego rzucam albo za nim idę, wykrzykując, że fajna z niego dupa. Może byśmy się tak spotkali, mówiąc delikatnie. Temat rzeka. Głupio nie czuć się swobodnie i bezpiecznie idąc ulicą, bo jesteś kobietą. Pozdrawiam i życzę jak najmniej takich sytuacji, a najlepiej żadnych. Ja też sobie tego życzę, sobie wam, tobie dziękuję za tę historię, ale musiałybyśmy spalić ten świat i zbudować go na nowo. U mnie smutny klasyk, wstawałam z miejsca siedzącego w zatłoczonym miejskim autobusie. Facet, który siedział koło mnie, postanowił na dowiedzenia pomazać mój tyłek, jeszcze przy tym zamruczał. Gdy zareagowałam nerwowym, co pan robi, odpowiedział aż ryj, gruz tłusta świnio! Uciekłam spłoszona, bo do dziś nie mam pojęcia, jak jeszcze mogłabym zareagować w takiej sytuacji. Był duży i obleśny, i nawet po latach bałabym się wdać z nim w rozmowę. Przewaga potężnych agresorów jest straszna. Oczywiście potem wielokrotnie wracałam myślami do tamtej sprawy i wkurzałam się na siebie, że nie zrobiłam mu publicznego shamingu w stylu, dlaczego mnie pan obmacujesz? Ale wiadomo, to, to są idealne scenariusze w głowie, a życie jest jakie jest. Zresztą, czy ktoś by zareagował? Bardzo wątpię. Pozdrawiam. Bardzo dobrze zareagowałaś, bo zareagowałaś, i zareagowałaś tak, jak w tamtym momencie byłaś w stanie. To, o czym mówisz pod koniec, że o, o, tych, o tych scenariuszach, nie jestem ani żadną psycholożką, ani terapeutką, ani kołczką, ani nikim takim. Natomiast z mojego tylko i wyłącznie mojego deletanckiego doświadczenia w starciach z, ze Spierdolinami w przestrzeni publicznej. Wiem, że przygotowywanie sobie tych scenariuszy, ćwiczenie ich, wyobrażanie sobie tych sytuacji hipotetycznych, chociaż w sumie one nie są hipotetyczne, one się prędzej czy później wydarzą, i odpowiadanie na nie w głowie, jakby przechodzenie przez to, totalnie pomaga, żeby w pewnym momencie powiedzieć, a w pierdol chcesz. Przecież to nie jest tak, że ja, wiecie, ja się urodziłam i. Nie, no dobra, no trochę. To, to jest historia, to faktycznie, raczej, raczej byłam z tych osób, które, które się wyrywają do bicia, nie mając absolutnie żadnej przewagi. Jakby ja totalnie zapominam o tym, że ja mam metr pięćdziesiąt i ja jestem konfrontacyjna, więc czekam tylko, aż dostanę kolejny raz w pierdol. Na pewno to pomaga, dlatego że mimo tego mojego charakteru i tego, że ja w domu byłam zawsze uczona tego, że jak ktoś... Przekracza moje granice, to dostaję w pierdol, po prostu. W sensie, no nie, że biję go, ale mam, mam bardzo jasno zaznaczone te granice i moi rodzice bardzo zawsze mnie tego uczyli. Więc, więc mimo tego, że. Mimo tego wychowania, jakie odebrałam, że nikt mi nie mówił, że och, jak ty jesteś dziewczynką, to nóżka na nóżkę i w ogóle buzia w ciup, tylko dwa razy mocniej uderz, żeby zapamiętał, że tak nie wolno. No to mimo tego. Przecież nie zawsze będę potrafiła zareagować, więc takie próby, powtarzanie sobie, co bym zrobiła, jak odpowiem na, zaczep na zaczepkę, w jaki sposób bardzo pomaga potem w, w konfrontacji w, we właściwym życiu. Znaczy mi. Nie? nie mówię, że to jest zasada. Nie wiem, mówię, co mi pomaga. Siedzi we mnie ta historia jak szlak, i mimo że wydarzyła się 7-8 lat temu, to do dzisiaj jest mi źle na samą myśl. Byłam z moim ówczesnym chłopakiem, obecnym narzeczonym na randce. Czasy studenckie, lat 20, pełna beztroska. Randka zakończyła się koło północy, chłopak następnego dnia miał pracę na piątą, bo dorabiał w weekendy. Ze względu na to zaproponowałam, żeby mnie nie odprowadzał do drz pod drzwi, bo miałam tylko 10 minut piechotą do domu, oświetloną i popularną ulicą. Jesteś z Wrocławia, chodzi o ulicę kamienną na skrzyżowaniu ze ślężną pod samym kampusem UE. Tak, to jest totalnie uczęszczone miejsce, jak najbardziej wiem. O jakie miejsce chodzi? Mieszkałam w wielkim mrówkowcu z windą z ogromnie ciężkimi drzwiami wejściowymi, i tutaj zaczyna się akcja. Na tym krótkim odcinku musiał mnie ktoś wyczaić i iść za mną, czego nie zauważyłam. Dlatego, gdy jakiś facet wszedł za mną do bramy, a raczej włożył do bramy buta, to ja myślałam, że to ktoś z bloku i próbowałam mu otworzyć drzwi dopiero kiedy się obrobiłam i przeprosiłam za zamknięcie drzwi przed nosem zauważyłam, że facet robi sobie dobrze mój instynkt samozachowawczy zadziałał tak, że zamiast uciekać zdzieliłam go rzeczonymi drzwiami do odbramy ten widocznie na to czekał, gdyż skończył i mi podziękował i odszedł jak widać nic mi się nie stało, nawet rozbawiło mnie to przez sekundę aż coś do mnie dotarło gdyby to był ktoś inny, gdyby chciał mnie zabić, zgwałcić jeden jedyny raz na moją prośbę wracałam na króciutkim odcinku sama. W te 10 minut byłam zupełnie bezbronna. Wróciłam i czułam się mega samotnie. Nie chciałam martwić chłopaka, bo wiem, jak winny by się czuł. Współlokatorki spały, zadzwoniłam do przyjaciela, nie zbagatelizował sprawy. No i tyle. Na szczęście nie miałam od tego czasu innych incydentów. No może kiedyś z dziewczynami nie mogłyśmy wyjść z pracy, bo w parku pod pracą biegał goły facet. Ale nie jeżdżę nocnymi, pytam wszystkich o to, czy dotarli do domu, a odkąd moja 7 lat młodsza siostra przeprowadziła się do Wrocławia, to sram ze strachu. Jeśli to jest wartościowa historia, to feel free, żeby się podzielić, tylko proszę anonimowo. Oczywiście. Jezu, ja pierdolę, a wiecie, ja mam, taki, ja mam taki odruch, jeden z wielu, jeden z wielu odruchów, które uczymy się przez całe życie, żeby sobie zapewnić bezpieczeństwo, bo wiecie, to my odpowiadamy za swoje bezpieczeństwo, nie oprawcy i agresorzy, ha, ha? E, to jest to, że zawsze zamykam za sobą drzwi, mimo że. One w bramie, w której mieszkam, tak jak w, tak jak w większości bram, one się same zamykają, mają ten taki, taki dynk na górze, to ja zawsze zamykam ze sobą drzwi. No chyba, że rozpoznaję kogoś z mojego bloku, no to nie zamknę drzwi przed, przed twarzą. Jeżeli bym miała cień podejrzenia, że idzie za mną ktoś, kto nie mieszka w tym miejscu, to bym udała, że go nie widzę i tak zamknęła te drzwi. Miałam ci wysłać moją niebezpieczną historię, chociaż ona jest dość krótka i nie wiem, czy na tyle ciekawa wystarczająca, ale sama to ocenisz. To był listopad 2013 roku. Studiowałam zaocznie w Łodzi i podczas zjazdów nocowałam u znajomej pod Łodzią, w takiej wsi, do której docierałam busem. Potem miałam do przejścia kilka kilometrów. Zajęcia skończyły się późno, jak dotarłam na miejsce, było około 21:00. Pogoda była typowo listopadowa, czyli zimno, mokro i naprawdę imponująca mgła. Wysiadłam z busa i udałam się w drogę do domu znajomej. Szłam z dużym plecakiem, oczywiście jak zawsze miałam w uszach słuchawki i głośno słuchałam muzyki. Mgła była taka, że widziałam w, z oddali jedynie światła, a wyraźnie dostrzegałam dopiero otoczenie z odległości może dwóch metrów. Dochodziłam do rozwidlenia ulicy, skąd miałam skręcić w drogę, która szła przez las, choć było tam kilka domów, ale jednak nie było choćby latarni. Na rozwidleniu ulic znajdowała się stacja benzynowa, i gdy dochodziłam do wysokości stacji i miałam skręcić w lewo, w teleśną uliczkę, zauważyłam, że od strony stacji idzie w moją stronę postać, ale nie byłam w stanie dostrzec szczegółów. Poza tym, że był to mężczyzna. Wtedy zmądrzałam i delikatnie wyjęłam słuchawki z uszu, ale udawałam, że go nawet nie widzę. Usłyszałam takie niby klikanie. To był dziwny dźwięk. Spojrzałam w bok i zobaczyłam, że typnie się w ręku pistolet, albo coś, co wyglądało jak pistolet. I tym urządzeniem klika. Trzymał go w ręku, ale opuszczony. Zamarłam. Nie widziałam poza nami tam żadnego człowieka. Nawet auta nie przejeżdżały. Była głucha cisza i tylko ja i on. Zawsze wydawało mi się, że w tego typu sytuacjach moja reakcja byłaby głośna, ekspresyjna, wręcz histeryczna. Bardzo zaskoczyłam siebie samą tym, jak się zachowałam. Szłam dalej spokojnie, ale w środku oczywiście niepokój narastał. Gdy typ był już naprawdę blisko, dalej. Klikał tym pistoletem i powiedział do mnie tylko w dupę albo śmierć. W tym momencie musiałam skręcić w leśną uliczkę. Zrobiłam to i cała drżąc w środku, szłam spokojnym krokiem, jak zamrożona, modląc się, żeby nie pokazać mu jakiegokolwiek przerażenia i by się nie odwrócić. Bo miałam, nie wiem skąd, przekonanie, że jak się odwrócę, to go sprowokuje, a jak mam nie zastrzelić, to i tak to zrobi i wolę tego nie widzieć. Szłam dalej, wydawało mi się, że za mną szedł. Ale tak naprawdę nie wiem, bo nie odwracałam się. Czułam, że to trwa godziny, a pewnie zajęło za trzy minuty. W końcu, bardzo powoli i delikatnie, odwróciłam głowę i zobaczyłam, że nikt ze mną nie idzie. Typa nie było, a ja delikatnie wyjęłam telefon z kieszeni, zadzwoniłam do swojego przyjaciela, z którym rozmawiałam całą drogę do miejsca docelowego. Noc minęła mi zaskakująco dobrze jak na takie doświadczenia, ale następnego dnia rano na zajęciach chyba do mnie dotarło. Zaczęłam mieć flashbacki, bałam się na tyle, że uciekłam z zajęć i wróciłam do domu. Do dziś, jak przypominam sobie tę sytuację, zastanawiam się, czy ta broń była prawdziwa i dlaczego ten typ w sumie nie zaatakował mnie, czy zaskoczyła go moja reakcja, jakbym w ogóle go nie zauważyła. Mój w cudzysłowie spokój, ściskam cię mocno. Ja pierdolę. No kurwa, ja po prostu powinnam mieć tu miskę na żygi, bo autentycznie jest mi kurwa niedobrze. Z każdą tą historią mam ochotę się zżygać. Ale jadłam kolację, obiad, obiad o kolację mm, między 17 a 18, więc chyba nie za bardzo miałabym czym się zżygać. Kurwa. Patriarchatem. Hej, poruszona Twoimi historiami, postanowiłam dać znać, co tam u mnie się działo. Wyrażam zgodę na odczytanie. Sytuacja 1. Ja z koleżanką, maks 11-letniej, idziemy chodnikiem w naprawdę małej wiosce. Podjeżdżają dwa, minimum 30-letnie oblechy, zachęcając do wejścia do auta i poskakania gdzie niegdzie. Byłyśmy młode, mogłyśmy jedynie ignorować. Skręciłyśmy w stronę, gdzie nie ma drogi, żeby nie mogli nas śledzić dalej. Sto kurew i wyzwisk oraz próba wzbudzenia w nas żalu. Sytuacja dwa. Ja, lat 18, praca w gastro. Klepnięcie w tyłek przez innego pracownika, kilka lat starszego. Moja reakcja trochę niekontrolowana, obrót strzał w twarz. Zdarzenie to miało około pięciu świadków, nikt nie wściekał się, że facet mnie klepnął. Co ciekawe, byli ubawieni popachy, bo facet dostał z liścia, ale nikt specjalnie się nie przejął, że naruszono moją strefę. Ja pierdolę, zajebista reakcja. Tak właśnie należy reagować. Brawo, brawo. Sytuacja 3. Impreza urodzinowa, przebierana, ja, dwudziestolatka w długich, czarnych rękawiczkach, obok mnie mężczyzna, lat około 40, wraz ze swoją żoną. Co chwilę teksty o badaniu tego i owego, że chętnie poszedłby ze mną sprawdzić co nieco. Przypominam, że jego żona była wciąż obok nas i słuchała tego wszystkiego z uśmiechem na twarzy. Moja reakcja była próbą obrócenia tego w jakiś żart, ale dając do zrozumienia, że sobie nie życzę. O dziwo, podziałało. Nie wspomnę o komentowaniu tyłka piersi przez przechodniów, co zdarzyło się kilka razy. PS, super robota przy tym podcaście, pozdrawiam. Dziękuję Ci bardzo. Ja też pozdrawiam i... Nie wiem. Wiesz co, no, no, no nie wiem, co mam powiedzieć, bo to jest po prostu coś... No co, no mam znowu rzucać kurwami? Bardzo dobrze zareagowałeś. I ten liść, i nawet w żartach za znaczenie granicy jestem z Ciebie bardzo dumna. Wiele lat temu, kiedy byłam młoda i naiwna, podróżowałam z moim mężem po Grecji autostopem. Pod koniec naszego pobytu, kiedy łapaliśmy stopa do granicy z Bułgarią, zatrzymaliśmy samochód osobowy wyposażony w dwa siedzenia z przodu, które zajmowało dwóch mężczyzn i tylna część z dachem z plandeki, służąca do transportu. Panowie zaoferowali się, że nas podwiozą gdzie trzeba. Moja podejrzliwość wzbudziła ich gorliwość w potwierdzeniu, że. Ich kierunek jazdy dokładnie pokrywa się z naszym i dziwny, długi szponiasty paznokieć małego palca dłoni kierowcy. Pomyślałam, eee, takie tam dziwactwo, i wskoczyliśmy na tył pod plandekę. Samochód ruszył bardzo szybko, a ja skonstatowałam, że siedzimy na brudnym materacu pokrywającym podłogę. Kiedy wyjrzałam przez niedomkniętą plandekę, na drodze zauważyłam, że jedziemy bardzo szybko i właściwie nic z tych moich spostrzeżeń nie było samo w sobie niepokojące, chociaż ja czułam rosnący strach podczas gdy mój mąż siedział kompletnie zrelaksowany. To nie był mój pierwszy autostop w życiu, ale pierwszy, który wywołał we mnie panikę. Jak w Hitchcocku, niby nic się nie dzieje, a napięcie rośnie. W pewnym momencie samochód się zatrzymał i panowie poinformowali nas, że muszą zatankować. Jednak nie podjechali do dystrybutora, za to oddalili się w kierunku budynku stacji. Wyskoczyliśmy z samochodu i nie oglądając się za siebie, szybkim krokiem potruchtaliśmy szosą w przeciwnym kierunku. Kiedy spojrzałam za siebie, samochód oddalał się bardzo szybko od stacji. No i właściwie niby nic się nie działo, zamieniliśmy ze sobą tylko kilka zdań, zanim wsiedliśmy do tego pick-upa. Nie było przemocy, śladów kontrabandy itp., a jednak do dziś myślę, że mój mąż uniknął rozebrania na części ajatureckiego burdelu. Minęło blisko 40 lat od tego czasu, a moja pewność tego, co nas miało spotkać na końcu tej drogi, nie ulega zmianie. Mogę tylko dodać, że w wielu sytuacjach warto poddać się instynktowi i nie starać się oceniać logicznie i racjonalizować. No, nie mogę się z tym bardziej zgodzić, ale chciałabym tylko to zrobić małą uwagę odnośnie małego palca z długim paznokciem. Kurwa, to jest standard. Jeszcze, teraz może już nie, ale jak ja byłam dzieckiem, to mam wrażenie, że wszyscy mężczyźni w Bułgarii, wszyscy mężczyźni w Bułgarii, którzy nie byli moim ojcem, mieli ten obleśny, długi paznokieć, którym jednocześnie sobie dubali w uchu i w zębach. Ochyda. Cześć, to będzie długa historia. Historia jednego życia. Mojego życia. Jako dziecko byłam wyjątkowo radosna i beztroska. Żadne kłopoty nie odbierały mi optymizmu i żadne zdarzenia nie były dość przykre, abym nie umiała się z nich śmiać. Do czasu. Gdy miałam 14 lat i dopiero zaczynałam myśleć o chłopcach inaczej niż o kolegach, a moje ciało zaczęło już dojrzewać, stało się coś, co zmieniło moje postrzeganie świata. W trakcie wakacji. Wyjechałam z koleżankami na wycieczkę do lasu. Miał się nami opiekować właściciel działki, a jednocześnie ojciec jednego z chłopców, którzy mieli do nas dołączyć następnego dnia. Jak to nastolatki, postanowiłyśmy spróbować alkoholu, przez co wieczór okazał się dość krótki. Żadna z nas nie miała odporności na alkohol, poszłyśmy więc spać do przeznaczonej dla nas chatki. W chatce były dwa duże łóżka i podzieliłyśmy się po dwie. W pewnym momencie przyszedł również człowiek, który miał się nami opiekować i położył się do łóżka, w którym leżałam wraz z koleżanką. Ona obudziła się od razu i przeniosła do drugiego łóżka. Ja jednak obudziłam się dopiero czując na sobie ciężar i coś dziwnego między nogami. Nic z tego nie rozumiałam i leżałam jak sparaliżowana. A gdy ciężar zniknął, pobiegłam do koleżanek. Żadna z nas nie Powiedziała ani wtedy, ani nigdy potem. Zresztą nasze drogi się rozeszły. Krótko po wakacjach owy, owy mężczyzna zaczął mnie nagabywać i sugerować, że zrobiłam coś, czego nie powinnam i że powinnam go odwiedzić. Nadal nie rozumiałam, ale unikałam go wszelkimi sposobami, a wkrótce szczęśliwie wyprowadziłam się z miasta razem z rodziną. Po jakimś czasie zrozumiałam, co mnie spotkało, jednak przez wiele lat obwiniałam się o to. Nadal często miewam chwile, gdy zamieram pod wpływem wewnętrznego bólu i poczucia, że nie powinnam żyć, zwłaszcza, że z wypisaną bezradnością na twarzy zaczęłam przyciągać drapieżniki. W szkole średniej jedna z nauczycielek uparła się mi powtarzać, że nie mam po co się uczyć, bo taka dziewczyna jak ja to może liczyć co najwyżej na bogatego męża. Niszczyło to moje poczucie własnej wartości dzień po dniu. Bałam się w jakikolwiek sposób podkreślać moją urodę. W trzeciej klasie jednak nauczycielka się zmieniła, a nowa, tak jakby coś wyczuwała, wspierała mnie na miarę swoich możliwości. Pomogło bardzo i wdzięczna jestem, że spotkałam tak wspaniałą osobę na mojej drodze. Zaczęłam się swobodniej ubierać i nawet rozglądać za chłopcami. Mniej więcej wtedy koleżanka zaprosiła mnie do siebie na moją pierwszą w życiu domówkę. Zaznaczyła, że jeden chłopak bardzo jej się podoba i że ma nadzieję zostać z nim sam na sam. Niby żaden problem, mi się nikt specjalnie nie podobał. Jednak w trakcie imprezy to właśnie ten chłopak podszedł do mnie i przycisnął ciałem do ściany, niby dla żartów. Nawet mnie nie obejmował, ja jednak zamarłam. Zobaczyła to moja koleżanka i zaczęła mnie wyzywać, bić po twarzy i ciągnąć za włosy. Uciekłam. Potem słyszałam, że jestem kurwą, i że na pewno zrobiłam to specjalnie, i że cała szkoła już wie, jaka jestem puszczalska. I wtedy poczułam gniew. Postanowiłam, że nie pozwolę nigdy więcej, by strach mnie opanował. Zaczęłam chodzić na imprezy, podrywać chłopców. Minęło kilka miesięcy, miałam na koncie pierwsze pocałunki i uściski, których naprawdę chciałam. Poznałam wtedy chłopaka, z którym bardzo się zaprzyjaźniłam i dużo rozmawiałam. Pewnego razu żaliłam. Się mu, że ktoś mi coś przykrego powiedział, odparł, że mam w sobie coś takiego, że ludzie chcą mnie skrzywdzić, by zobaczyć moje emocje. Wierzę w to do dziś i reaguję, gdy wyczuwam agresję. Jakoś, gdy miałam 18 lat, znowu stałam się ofiarą napaści. Szłam przez park w środku miasta, latem koło południa. Wszędzie wokół słychać śmiech i pokrzykiwania wypoczywających ludzi. Niemniej park jest dość gęsty, mimo że wszystko słychać, to ludzi nie widać jakoś dużo. Na parkowej alejce tuż przede mną wyrasta nagle typ i pokazuje to, co we własnym mniemaniu ma najważniejsze. Pomyślałam, że takie typy to tylko pokazują, a nie napadają, więc skręciłam lekko, chcąc go wyminąć. Niestety. Niestety chwycił mnie za sukienkę, nie chcąc mnie przepuścić. Natychmiast zaczęłam krzyczeć i szarpać się, żeby uciec. Udało się i do, odbiegłam w kierunku głosów ludzi. W odległości około 30 metrów spotkałam siedzących i śmiejących się młodych rowerzystów, których gromkim krzykiem zapytałam, czy nie wypadałoby zareagować na krzyk kobiety i że zostałam zaatakowana rzut kamieniem od nich. Popatrzyli na moją podartą sukienkę i rzucili się w stronę, z której przyszłam. Typa już nie było, ale mam nadzieję, że następnym razem nie zignorują krzyków o pomoc. Zadzwoniłam też na policję, ale tam usłyszałam tylko, że już słyszeli o podobnych zdarzeniach w okolicy i mnie olali. Kilka lat później, gdy już pracowałam, na drodze do pracy obok przystanku autobusowego znowu spotkałam zboczeńca, który mnie gonił aż do samej pracy, wykrzykując co to on by ze mną nie zrobił. Kolejna sytuacja. Pociąg wczesnym rankiem. Wsiadam i widzę jakichś podejrzanych mężczyzn, więc idę do konduktora i pytam, czy mogę tam siedzieć, bo się boję. Mężczyzna się zgadza, po jakimś czasie przysypiam i budzę się z jego rozpiętym rozporkiem przy twarzy. Uciekam znowu. Kilka lat później. Pierwszy raz decyduje się komuś zwierzyć. Mój partner po wysłuchaniu zmusza mnie do stosunku, twierdząc, że musi to z siebie zmyć. Uciekam, do dzisiaj uciekam. Już dość jestem zmęczona swoją opowieścią. Znów myślę, że to coś we mnie, choć umysł wie, że to bzdura, serce nie wierzy. Wydaje mi się, że na świecie nadal jest za mała świadomość skali przemocy fizycznej i psychicznej, jakiej doświadczają dziewczęta i kobiety. Przemoc jest powszechna w kontaktach z mężczyznami, ale również z kobietami. Dlatego każda publikacja i każde poruszenie tego tematu są ważne. Świadomość, że inne kobiety mają podobne doświadczenie, może pomóc w zrozumieniu, że nie jesteśmy winne tego, jak nas potraktowano. Mam wielu znajomych, zarówno w Polsce, jak i za granicą, i nie znam ani jednej dorosłej kobiety, która nie ma za sobą przykrych doświadczeń. Są ładne i brzydkie, chude i grube i te w sam raz, młodsze i starsze, wycofane i wyzwolone kobiety sukcesu i te, które codziennie martwią się przetrwaniem. Wszystkie doświadczyły przemocy, nie ma wspólnego mianownika poza tym, że urodziły się kobietami. Trzymajmy się razem i kochajmy. Strachu i nienawiści jest już na świecie dosyć. Przepraszam, ale nie jestem w stanie tego skomentować. Jest mi strasznie przykro, że tego wszystkiego doświadczyłaś i że tyle z nas musi tego doświadczać.